Witam serdecznie i zapraszam wszystkich widzów Telewizji Lumen na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Rozpoczynamy od ciekawej wypowiedzi kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która podkreśliła znaczenie wiary chrześcijańskiej dla swoich działań politycznych. Kilka dni temu podczas odwiedzin swego rodzinnego Templinu w Brandenburgii oświadczyła, że jako chrześcijanka kieruje się zasadą, iż Bóg darował nam życie od początku do końca. Dlatego jest za surową ustawą o ochronie zarodków, ma też zastrzeżenia do toczącej się obecnie w Niemczech debaty na temat wspomaganej śmierci. Obawiam się, że granice w tym zakresie mogą się coraz bardziej rozszerzać, stwierdziła pani kanclerz w swoim wystąpieniu zatytułowanym Być chrześcijaninem w działalności politycznej. Wygłosiła go z okazji Dnia Reformacji. Podkreśliła, że wiara ma dla niej zasadniczy wpływ w wielu sprawach społecznych, takich jak sprawiedliwość, solidarność, wojna i pokój. Zdaniem Merkel działania wojskowe nigdy nie mogą zapewnić trwałego pokoju. W przypadku Ukrainy na przykład jest przekonana, że przy rozwiązywaniu tego problemu nie wchodzą w grę środki militarne. Merkel przemawiała na zaproszenie miejscowej ewangelickiej wspólnoty w kościele Marii Magdaleny w Templinie. W tej miejscowości w Brandenburgii mieszkała od wczesnego dzieciństwa. Tam też był pastorem jej ojciec, zmarły w 2011 roku ewangelicki teolog Horst Kastner. Ocalmy chrześcijan w Syrii. To hasło tegorocznego 6 Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W niedzielę w całym kraju modliliśmy się w intencji syryjskich chrześcijan. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym obchodzony jest w drugą niedzielę listopada z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorem jest Stowarzyszenie Kirche i Not, jego polska sekcja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie są obecni niemal od samego początku chrześcijaństwa. To tereny nawrócenia i działalności świętego Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych wspólnot chrześcijańskich tego regionu. Dziś jednak Syria to jedno z najgorszych dla chrześcijan miejsc na ziemi. Co gorsze, nikt nie widzi końca koszmaru wojny, zwracają uwagę organizatorzy Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Cierpi cała ludność Syrii. 2,5 miliona Syryjczyków uciekło za granicę, a co najmniej 7 milionów osób zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. Więcej niż 190 tysięcy osób zostało zabitych, z czego około 10% to dzieci. Organizatorów akcji pomocy można wspierać także za pomocą SMS-a o treści RATUJE pod numerem 72405. Akcja potrwa do końca bieżącego roku. Papież Franciszek wyraził zgodę na ogłoszenie heroiczności cnót Marty Robin i siedmiorga innych sług Bożych. Dekret w tej sprawie Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych wydała w piątek. Do ich beatyfikacji potrzebne będzie jeszcze uznanie cudu za ich wstawiennictwem. Najbardziej znana z tego grona Marta Robin była mistyczką i stygmatyczką. Z jej inspiracji powstały ogniska miłości, które działają dzisiaj w ponad 40 krajach, są obecne także w Polsce. Urodziła się 13 marca 1902 roku, była bardzo pobożnym i radosnym dzieckiem. W wieku 16 lat zachorowała na zapalenie opon mózgowych. Choroba miała ciężki przebieg i doprowadziła do paraliżu. Od 1928 roku nie mogła ani spać, ani przełykać. Od tego momentu nie jadła i nie piła, przyjmując przez ponad 50 lat jedynie Eucharystię raz w tygodniu, w środę. W 1942 straciła także wzrok. Była stygmatyczką. 2 października 1930 roku na jej stopach, dłoniach, czole i boku pojawiły się znaki męczeństwa Jezusa. Swoją mękę ofiarowała Bogu. Każdy człowiek powinien w ciszy pić kielich swego życia, mawiała. Stała się autorytetem i przewodnikiem duchowym dla wielu osób, także dla założycieli nowych wspólnot kościelnych we Francji. Zmarła 6 lutego, a w tej chwili badany jest cud za jej wstawiennictwem, po uznaniu którego będzie możliwa jej beatyfikacja, oby jak najszybciej. Bardzo się z tego cieszymy. Od 19 kwietnia do 24 czerwca w Turynie będzie wystawiony na widok publiczny całun turyński. Przez cały przyszły rok będą nam także trwały obchody 200. rocznicy urodzin świętego Jana Bosko. Z obu tych okazji miasto odwiedzi 21 czerwca papież Franciszek. Bogaty program wszystkich wydarzeń przedstawił na konferencji prasowej w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej metropolita turyński arcybiskup Cezary Nozilia. Mottem przyszłorocznego wystawienia będą słowa z Ewangelii świętego Jana: większa miłość. Arcybiskup wyjaśnił również symbolikę logo przyszłorocznego wydarzenia. Łączy ono w sobie motto, cytowane przed chwilą,
z częścią twarzy postaci z całunu oraz napisem Sindone, czyli całun i rok 2015. Przy okazji odnowiono też całkowicie szatę graficzną portalu na temat całunu www.sindone.org, przez który można rezerwować wejściówki tylko przez ten portal. Kustosz całunu zapowiedział, że podobnie jak przy poprzednich wystawieniach, odwiedzanie tej relikwii jest całkowicie bezpłatne, chodzi bowiem o wydarzenie religijne i kościelne. Zwrócił też uwagę, że wystawienie całunu zbiega się z 200. rocznicą urodzin świętego Jana Bosko i jubileuszem salezjańskim. Towarzystwo Salezjańskie i Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Turyńskiej opracowały wspólny program w sprawie przyjęcia młodych ludzi w czasie wystawienia całunu, a zwłaszcza w dniach pobytu w tym mieście Ojca Świętego. Do współpracy zaproszono również różne instytucje wspierające, które na przykład dostarczają meble, artykuły spożywcze czy temu podobne rzeczy. Metropolita Turynu przypomniał, że od 1984 roku całun jest własnością Stolicy Apostolskiej. Podarował go wtedy świętemu Janowi Pawłowi II, papieżowi, dotychczasowy właściciel całunu książę Hubert II Sabaucki. Krajowa Rada Katolików Świeckich zaapelowała do nas wszystkich o udział w wyborach samorządowych 16 listopada. Autorzy apelu przypominają, że od decyzji każdego wyborcy zależy, jak będzie wyglądać Polska. Zachęcają, aby decydując o wyborze poszczególnych kandydatów, starać się poznać ich osobowość, kompetencje, styl życia, uczciwość, stosunek do innych ludzi, a także jakie są ich wartości. Czy są w stanie troszczyć się o dobro wspólne? Przy okazji przypominają fragment katechizmu Kościoła katolickiego. Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Autorzy apelu zachęcają też, aby wykorzystać prawo do głosowania. Zdarza się przecież, że krytykujemy władze samorządowe, chociaż nie tylko je, zarzucamy im często nieudolność, brak kompetencji, niedostrzeganie tzw. zwykłych ludzi, uzależnienie od partyjnych ośrodków decyzyjnych, a jednocześnie nie głosujemy świadomie, pozbawiając się wyboru. Oddanie swoich organów, aby ratować drugiego człowieka, jest jednym z najpiękniejszych aktów, jaki można uczynić na ziemi. Ale, jak powiedział biskup Józef Wróbel, nie można tego nadużywać czy kogokolwiek do tego zmuszać. Przedstawiciel zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych poinformował, że tematem piątkowego spotkania tego zespołu były kwestie dotyczące transplantacji i śmierci mózgowej. Zagadnienia te budzą wiele pytań i uzasadnionych wątpliwości w społeczeństwie, stąd niezbędne jest wypracowanie konkretnego stanowiska Kościoła w tej kwestii, stwierdził biskup Wróbel. Kościół katolicki w swoim nauczaniu aprobuje transplantację organów, to jednak niezbędne jest dokładne sprecyzowanie momentu śmierci mózgowej. W trakcie spotkania, które odbyło się w siedzibie Kurii Warszawsko-Praskiej z udziałem arcybiskupa Henryka Hozera, eksperci zakończyli również pracę nad specjalnym podręcznikiem dla duszpasterzy i katechetów poświęconym zagadnieniu in vitro. Reorganizację archidiecezji nowojorskiej zapowiedział jej arcybiskup kardynał Timothy Dolan. W ramach tego przedsięwzięcia, uwaga, zniknie niemal 1/3 parafii, które zostaną włączone do pozostałych. Obecnie w Nowym Jorku działa 368 parafii. 112 z nich zostanie formalnie zlikwidowanych z dniem 1 sierpnia przyszłego roku. Reorganizacja duszpasterstwa i związana z tym komasacja parafii wynika ze zmian demograficznych wśród amerykańskich katolików. Wiele tradycyjnych ośrodków duszpasterskich pustoszeje na skutek procesów laicyzacyjnych, braku księży, starzenia się miejscowej populacji bądź przenoszenia się wiernych w inne miejsca w poszukiwaniu pracy. Dotyczy to także parafii polonijnych, gdzie niekiedy dochodzi do konfliktów z władzami kościelnymi, chcącymi zamknąć trudny do utrzymania ośrodek. W przypadku reorganizacji diecezji nowojorskiej nie wszystkie kościoły jednak zostaną zamknięte. Część z nich będzie funkcjonowała jako kaplice filialne powiększonych parafii, a część jako kościoły rektoralne. Kościół jest obecny w internecie, bo chce głosić dobrą nowinę Jezusa tam, gdzie są ludzie, a także by wychowywać do życia w świecie cyfrowym. To słowa z komunikatu ze spotkania biskupów odpowiedzialnych w europejskich konferencjach episkopatu za mass media.
Spotkanie to odbyło się na początku listopada w Atenach z inicjatywy Rady Konferencji Biskupów Europy. Obecnych było około 40 osób z ponad 20 krajów. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że internet doprowadził do zmiany antropologicznej, która znajduje swój wyraz w życiu społecznym i duchowym jego użytkowników, co wymaga nowego podejścia ze strony Kościoła. W obliczu zagrażającego, szczególnie ludziom młodym, ryzyka pochłonięcia przez świat cyfrowy, Kościół powinien bardziej angażować się w wychowanie do właściwego korzystania z tej technologii i przeżywanie życia w sieci jako okazji do nawiązywania realnych relacji. W tym celu musi interpretować życie ludzi w podwójnym wymiarze, fizycznym i cyfrowym. Możliwe to będzie tylko wtedy, gdy uzna internet za środowisko życia, a nie tylko za narzędzie. Ponadto obecność Kościoła w sieci nie może ograniczać się do przekazu treści, zapominając o wymiarze relacyjnym, a więc o kontakcie z użytkownikami. Jednocześnie szkodliwa byłaby sytuacja odwrotna, skupienie się wyłącznie na relacjach, zapominając o treści przekazu. Zawsze potrzebna jest roztropność, której często brakuje ważnym ludziom i instytucjom, i ostatnia nasza wiadomość tego właśnie braku roztropności, jak się wydaje, dotyczy. Facebook i Apple, najbogatsze firmy na świecie, chcą, by ich pracownice zamrażały komórki jajowe w zamian za gratyfikację finansową dochodzącą do 20 tysięcy dolarów. Firmy te tłumaczą, że jest to oferta dla kobiet, które stoją przed wyborem między karierą zawodową i rodzinną. Facebook już rozpoczął wdrażanie programu w Stanach Zjednoczonych, a Apple zamierza do niego dołączyć w styczniu przyszłego roku. Przeciwko tym posunięciom zdecydowanie opowiedzieli się katoliccy biskupi z Niemiec. Przewodniczący tamtejszej konferencji episkopatu, kardynał Reinhard Marx, oświadczył, że opóźnianie rodzenia dzieci dla kariery zawodowej poprzez zamrażanie komórek jajowych do późniejszego wykorzystania nie ma nic wspólnego z wolnością jednostki, a oznacza jedynie podporządkowanie człowieka zasadom i prawom ekonomii. To koniec na dzisiaj przeglądu wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam widzów telewizji Lumen na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.